Dzień dobry. Panie Dzień doktorze, ja chciałbym przeprowadzić konsultację lekarską przez telefon, bo takie są teraz wymogi tego rządu pisowskiego. No. Ale o co chodzi? No, czy jestem chory na koronę, czy nie? No, ja wiem, że nie jestem chory na koronę, bo to jest bzdura. Przecież wiadomo, o co chodzi, nie? No, ale o co panu chodzi? Ja nie wiem. No, czy ja jestem zdrowy, czy nie? Ja nie mam temperatury, nic mi nie dolega, nie mam skutków ubocznych. I uważam, że nie jestem chory na koronę. No, czy po prostu mogę chodzić bez maski w wałczu? Czy co? Czy mogę chodzić bez maski w wałczu? Bez tej maseczki, bo to wiadomo, że teraz afera A wynikła. Nie, no w masce to wszyscy chodzą, proszę pana. Czy szczepieni, czy nie szczepieni? No co pan się pyta mnie takie rzeczy? To jest on. No ale pan jest lekarzem sądowym. A kogo mam się spytać, jak nie mojego lekarza? Pan jest moim lekarzem. Panie Czesławie. No kto mówi? No Artur Głowacki, przecież pan mnie zna. No i co z tego? Pan tylko wtedy przychodzi, gdy coś potrzebuje, a potem ja panu daję skierowania i pan się z badaniami nie pokazuje. Jak to nie? Ja byłem... Ja nie, byłem... nie. Proszę pana, z maską trzeba chodzić i nie ma co dyskutować. Ale jakie te maski kupować? Bo w aptece nie mają teraz masek. Ja się pytałem, mówię, nie mamy masek. Proszę pana, takie chirurgiczne maski, to pan widzi, jak ludzie chodzą przecież. No, to pan się mnie pyta. No ale jakie chirurgiczne? One muszą mieć atesty jakieś, czy co? Nie muszą mieć, proszę pana. No, a można sobie normalnie szalik zawiązać? W telewizji jest, proszę pana. No. No tak, ale jak ja nie mam pieniędzy na to, bo rząd nam sponsoruje za darmo szczepionki, a na maski nam nie daje pieniędzy, to co ja mam zrobić? Proszę pana, niech pan już nie szuka dziury w całym, proszę pana, panu pieniądze potrzebne na maskę. Pan chyba żartuje, proszę pana. No przecież to oni za darmo nie dają w aptekach. No nie, no to trzeba sobie kupić, proszę pana. No, no ale jak ja nie chcę na przykład szczepionki... Tak, ale jak ja nie chcę szczepionki, nie chcę, naprawdę nie chcę tej szczepionki, nie chcę się truć jakimś tam gównem z Iraku, z jakichś starych zwłok dziecięcych. Tak, no to jak ja rezygnuję ze szczepionki, która też kosztuje od Pfizera z USA bardzo drogo, Żydzi na tym zarabiają, pan dobrze o tym wie, to niech mi dadzą maskę za darmo. Pan nie dyskutuje ze mną, panie Głowacki. Niech pan nie chodzi w masce, niech się pan nie szczepi. Pana sprawa. No. Rozumiem, czyli nie muszę chodzić w masce. Proszę pana, jak to nie muszę? Musi pan, no. Dziękuję. No ale jak pan mówi, że nie muszę chodzić w masce? No i to jest porada przez telefon. Oj, Czesiu, Czesiu. Jeszcze raz może zadzwonimy, bo ja się jeszcze nie doradziłem wszystkich spraw. Jeszcze chodzi o szczepienia wątroby i tak dalej. Może ma szczepionki na grypę normalną. Nagłośnimy, bo to ważna rozmowa. No, o co panu jeszcze chodzi, panie Głowacki? Mi chodzi o tą sprawę, że ja chciałem zakupić w aptece w Kauflandzie szczepionkę na grypę i oni powiedzieli, że nie mają, że u lekarza mogę kupić. Proszę pana, bo to nie ma sprzedaży, proszę pana. No, czy pan się nie orientuje, proszę pana? Niby pan jest światowy człowiek, a nic pan się na niczym nie... ja jestem światowy, ja mam firmę... W aptekach nie ma szczepionek, proszę pana, no co pan... Ale pan, panie Czesławie, pan dobrze wie, że ja mam firmę w Niemczech, faktycznie jestem światowy człowiek. Nie tego. No. W aptekach nie ma szczepionek, proszę pana. To, co jest, ogłaszają w telewizji, to się wtedy szczepić. No. Rozumiem, ale ten... Więcej nie ma ten temat, mi nie dzwonić, bo pan... Panie Czesławie, pan jest naprawdę w porządku lekarzem. Czy ja mogę na przykład od pana tą szczepionkę kupić na normalną grypę? Nie, no tłumaczę panu, no skąd pan kupi tą szczepionkę, proszę pana? No normalnie na grypę 23 zł kosztowała. Proszę pana, nie ma sprzedaży, no już skończymy rozmawiać, proszę pana, no naprawdę, bo... A z tego Pfizera tą szczepionkę z USA to ja mogę kupić w aptece? No przecież tłumaczę panu do Diaszka, że z tych szczepionek nie ma w aptekach w ogóle żadnych. No, no. Dziękuję.
To jak ja mam się leczyć w tej Polsce? Panie doktorze Czesławie, jak ja się mam leczyć w tej Polsce? Ja nie chcę po prostu tej szczepionki Pfizera. Mówią w telewizji, że ona uśmierca ludzi. Ludzie, co to za kraj? Ten ZUS jest plajtą.